przepis na pieróg po osetyńsku otrzymałem wiele lat temu w marszrutce na trasie Gyumri, Batumi. To była długa trasa przez południową Gruzję i tam siedziałem z osetyńcem. Nagrałem go na dyktafon, bo cały czas częstował mnie tym pierogiem, pysznym zresztą. Nagrałem na dyktafon przepis, bo nic nie rozumiałem, o co chodzi. Później, tutaj już wiele lat później, będąc w Polsce, dałem do tłumacza przysięgłego z osetyńskiego, przetłumaczył mnie na polski i nadeszła ta pora, ten czas, kiedy będę mógł podzielić się z wami tym oryginalnym przepisem na postny pieróg po osetyńsku, co będziemy potrzebować do zrobienia takiego pieroga. 3 szklanki mąki, 1,5 szklanki ciepłej wody, 80 deko ziemniaków obranych, pokrojonych na małe kawałki. One już tam za chwilę operator pokaże, że się gotują w garze. Musimy je ugotować. Do tego 2 duże albo 4, jak w moim przypadku, małe cebule. 12 gram drożdży suszonych. Mała łyżeczka cukru i 1,5 łyżki soli. Olej będzie nam jeszcze potrzebny i pieprz. Zaczynamy od tego, że do szklanki ciepłej wody wsypujemy naszą zawartość, czyli sól i cukier. Dodajemy do tego 12 gram drożdży i to odstawiamy na 5 minut. I tutaj siekamy cebulę na drobno. Zobaczcie, jaka nam się zrobiła tutaj czapa. To znaczy, że możemy to spokojnie tutaj wlewać. O tak, do środka. Pamiętajcie, to była jedna szklanka, mówiliśmy, że 1,5, więc jeszcze 0,5 szklanki ciepłej wody dodajemy tutaj i śmiało dolewamy. Ok, i zaczynamy to rozpracowywać. I za chwilę przejdziemy do tak zwanej ręki. Słuchajcie, i teraz tak, naszą tą kopułę dodamy tutaj i słuchajcie, bierzemy taką sztukę. Ja na to sposób osetyński, czyli przykrywam kawałkiem folii i musimy się na chwilę przemieścić w ciepłe miejsce. Idziemy. Ok. I słuchajcie, tak mniej więcej to wygląda u gospodyń osetyńskich, że mają swoją taką małą sypialenkę i mają poduchę. Na poduszce kładą miskę z naszym ciastem na pieroga. Przykrywamy to folią. Chuchamy. Przykrywamy i kołdrą puchową to szczelnie przykrywamy i niech nam ciasto pod kołdrą osetyńską puchową niech tam trochę urośnie. A my idziemy w tym czasie, wracamy do naszej cebuli ziemniaków. Dobra, zobaczcie, tutaj nasze 80 deko ziemniaków po prawej waszej stronie się gotuje. Na rozgrzaną patelnię wrzucamy posiekaną cebulę.
i o dobrze smażymy w tym czasie. Ja sprawdzę ziemniaki, czy może są ok już. Jeszcze drobina. Tak, bo ja je pokleiłem na małe kawałki, to bardzo szybko mi się ugotowało. Jeszcze dosłownie chwilkę. Ziemniaki mamy odcedzone. Okej. Okay. Cebulę smażymy na złoty kolor. A ziemniaki niech odpoczną. Ziemniaki możemy teraz spokojnie popieprzyć. Nie żałujmy pieprzu. Pieprz mi dobrze świeżo zmielony zrobi. Tak to wygląda teraz. Zobaczcie. Cebula nam się smaży. Ziemniaki parują. Ale ziemniaki ugotowane. Musimy je tutaj taką tą kanicą, taką konkretną, taką musimy je ładnie zmiękczyć, rozdusić. A, podoba mi się taka długa, zobaczcie, rzadko spotykana sztuka. Tą kanica długa jest ok. Mięciuśkie są te nasze ziemniaczki. I teraz tak, moment, dodajemy, spójrzcie, naszą cebulę wysmażoną na złoty kolor, tak, dodajemy wszystko, żeby nam się tutaj nic nie marnowało. U, to już teraz niesamowicie tak po osetyńsku pachnie po prostu. Nie wiem, czy północ, czy południe, w sumie chyba i północna, i południowa jest teraz w Rosji, więc... I to wszystko ładnie jeszcze mieszamy. Musimy to dobrze ten farsz nasz wymieszać. Ja tu jeszcze chyba to nawet może ręką to zrobię, albo... O, to jest gorące, mega. To jeszcze nie zrobię. Ale sobie to dobrze musimy to, o tak. Zobaczcie. Ojeju! Jak to, kurde, wygląda. Słuchajcie, sorry, nie mogę się powstrzymać, muszę spróbować. Cudo. Cudo. I możecie sobie sprawdzić. Do smaku. Ja bym dodał jeszcze troszeczkę. Wzmocnił to pieprzem. Ale farsz jest genialny po prostu. Jak mamy świeżą pietruszkę, to posiekaną dodajemy do naszego farszu, czyli ugotowanych ziemniaków i usmażonej cebuli. I okej, dobra. To mamy, odstawiamy i przechodzimy do ciasta. Zobaczmy, co się z nim wydarzyło. Ponownie jesteśmy w naszym osetyńskim pokoiku. Spójrzcie na tą ścianę. Co to za wzory są? O, jaka poduszka. Piękny wystrój, ale zobaczmy, co się wydarzyło pod naszą puchową kołdrą. Ok. Ciasto nam dostatecznie chyba urosło. Dobra, lecimy do kuchni w takim razie. Tak, no. Myślę, że tutaj będzie ok. No, kapka jeszcze. Dobra. Odstawiamy i słuchajcie. Nasze ciasto musimy tutaj. Ok. Odstawiamy. I co musimy teraz zrobić? Musimy co zrobić taką... Mianowicie rzecz, że musimy jakby wklepać w nasze ciasto ten olej.
O tak, zobaczcie. Nasączamy ciasto olejem. I tak. I na przykład bierzemy taką jedną kuleczkę i ją wkładam do michy z powrotem. Ale jeszcze nasączmy. Będzie nasączone. O tak. I jeszcze. Dobra, tutaj. Dobra. I robimy takich parę kuleczek. Tu nasze kulki ponownie folia i podpierzymy. Mamy nasze kuleczki. Teraz tak bierzemy. Tak zrobimy. Jedna w drugą. Bierzemy kulę naszego farszu. I spójrzcie, co się dzieje teraz. Kulę pakujemy. Ja bym jeszcze dał trochę. Daj tej bulby. Tego osetyńskiego farszu. O tak. Okej. Okay. I słuchajcie, i prawie jak byśmy robili wielkie chinkali, tak? O, byśmy to zawinąć elegancko, tak. A, nie wiem, czy to ten. No tak, dobra, zaspawać to, tak? Przewróćmy na drugą stronę. Tak. I delikatnie. Delikatniutko. I słuchajcie, bierzemy to, tutaj wam położę, żeby było widać. Ciutko przesadziliśmy. Bierzemy nasz pieróg osetyński i kładziemy na patelnię. I bez oleju. Po dwóch minutach przerzucimy go na drugą stronę. Okej, musimy go na drugą stronę. Nie znam dobrej techniki i na razie robimy w ten sposób, spróbujemy po prostu. Zobaczymy, jak to nam zagra. O tak, ale udało się. Teraz jest bardzo dobrze. Kawał pieroga.
właśnie tak wygląda pieróg kosetyński. Spójrzcie, piękny osetyński pieróg w całej okazałości. Ale czy kina sobie widać, czy dopiero osetyńska? No pewnie, że chcę. No to zobaczmy, jak smakuje pieróg po osetyńsku zrobiony tutaj na wschodzie Polski. Zobaczcie, przekrajamy go tak. Ten jest jeszcze ciepły. O. Nam. Zobaczmy go przekrój tutaj. O, spójrzcie, coś takiego. Ale słuchajcie, to jest pyszne. To jest bardzo gorący. Zobaczmy tego pierwszego. Bardzo pustwe danie. Jak znalazł na... ale wyrazisty smak osetyński. A coś tutaj, ten nóż chyba jakiś tępy. Jest, dobra. Proszę, spójrzcie. Tak to wygląda. Proszę bardzo. Jak wrażenia? Smaczne to jest. Ale coś to przypomina? Coś tutaj z podlaskiej regionalnej kuchni, czy zupełnie inny, egzotyczny smak? Nie wiem, nie znam takiego smaku tutaj. Ale tu nic takiego nie ma tak naprawdę, bo ziemniak, cebula, pietruszka i ciasto. Słuchajcie, naprawdę jestem zaskoczony pozytywnie tym pierogiem. Nie spodziewałem się, że to będzie aż tak dobre. Dlatego z całego serca szczerze polecam ten przepis i zapraszam na następne odcinki Kuchni Janusza. Będzie się działo, będzie daleko na wschodzie i będzie cały czas się działo. Pozdrawiam, hej. Pamiętajcie, dawajcie suby, lajki, bo jedziemy do przodu. A już niedługo ruszamy w plener i będziemy, jak zapowiadałem wcześniej, piec lawasze, chleby puri, a także tak zwane lepioszki, bardzo popularne. Kiedyś byłem w Związku Radzieckim w republikach Środkowej Azji. Hej!